nowy wielomian i nowe podstawienie. Tutaj powtarzamy schemat rozwiązania z poprzedniego przykładu. W miejsce x wstawiam kolejno 0, 1, 2, minus 2, minus 3 i każdą z tych liczb podnoszę do potęgi trzeciej. Odjąć 4. Teraz w miejsce x znów wstawiam 0, 1, 2, minus 2, minus 3 i każdą z tych liczb podnoszę do kwadratu. Ok, dodaję 3 w znak mnożenia. W miejsce x wstawiam 0, 1, 2, minus 2 i minus 3. Znak minus i czwórka na końcu. Dobra, tutaj na pewno otrzymamy wartość równą minus 4. Pamiętajmy o tej zasadzie, że jak wstawiamy 0 do wielomianu, to wynikiem jest zawsze wyraz wolny. Teraz w drugim wielomianie, 1 druga do potęgi trzeciej to jest 1 ósma, odjąć 4 razy 1 czwarta, dodać 3 drugie, odjąć 4. Tutaj jakoś specjalnie nie zatrzymuję się nad tymi działaniami. Jak macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Mamy tak, 1 ósmą, od tego trzeba odjąć 1, następnie dodać 3 drugie i na końcu jeszcze odejmiemy 4. I teraz tak, jak mamy minus 1 dodać 3 drugie, 3 drugie to jest 1 i 1 druga, czyli to otrzymamy 1 ósmą dodać 1 drugą. I stąd mamy 1 ósmą dodać 1 druga do wspólnego mianownika z 1 ósmą, to będą 4 ósme. To wynik może już zapiszę tutaj. To będzie 5 ósmych odjąć 4. Minus 3. I 3 ósme. Teraz następny wielomian. Minus 2 do potęgi trzeciej to jest minus 8. Przepisuję minus 4. Minus 2 kwadrat to 4. 3 razy minus 2. Minus 6. Odjąć 4. I mamy kolejno tak, minus 8, odjąć 6 to będzie już minus 14 i jeszcze minus 4, minus 18. I od tego odejmuję minus 16, tak, stąd mamy minus 16. I to nam daje łącznie minus 34. Ostatni wielomian, minus 27, odjąć 4 razy 9, odjąć 9, odjąć 4. Minus 27 odjąć 9 to jest minus 36, odjąć 4 to minus 40 i odjąć 36. To się równa minus 76.